Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, wszystkich radiosłuchaczy, a przede wszystkim naszych kochanych mieszkańców naszej pięknej gminy Dzień dobry. Widać, że chyba pan nie wyspany troszeczkę, panie tak, wójcie. To była bardzo długa tak, noc. To, tak, to prawda. Położyłem się chyba o trzeciej rano. Ale już z tą wiadomością? Tak, ta, ta, wiadomość przyszła w nocy. Po zatwierdzeniu protokołów i zdaniu przez komisję już spokojnie. Wtedy można było położyć się spać. Panie Wójcie, to czas na takie podsumowania. No ta dosyć ostra kampania już. Za nami, co mam, Pan może powiedzieć o niej i, i, i co dalej? Przede wszystkim to chciałbym podziękować mojej małżonce i całej rodzinie, która stanęła w obronie mojego dobrego imienia. Jak Państwo wiecie, byłem przedmiotem ataku hejterskiego i cała moja rodzina. Była to najgorsza i najbrudniejsza kampania. Myślę, że. Z czasem osoby odpowiedzialne znajdą sprawiedliwość w odpowiednich organach państwa. A teraz trzeba spokojnie odpocząć i wziąć się do pracy. No cóż, powiem, że nigdy nie wierzyłem w social media, czyli tego typu jak Facebook, czy inne tego typu rzeczy. Co więcej, w ogóle do pierwszej tury nie brałem udziału w mediach społecznościowych, bo uważałem, że chociaż mówiono mi o tym, że piszą o mnie różne rzeczy, uznałem, że nikt normalny w tego typu głupoty nie uwierzy ale postanowiłem w związku z tym, co się wydarzyło i z głosami od mieszkańców, po pierwsze zreformujemy gminę, jeśli chodzi o politykę informacyjną i też będziemy mi prowadzić social media, ale też, bo to, co się też wydarzyło, wyniki, głosy, ludzie w gminie zostali zwiedzeni obietnicami bez pokrycia. Będę na łamach państwa anteny, w cyklicznych programach obalał wszystkie kłamstwa, które padły w tej kampanii, na, na początek tylko powiem, że pracownice Urzędu Gminy, kobiety złożą pozew zbiorowy za przerobienie ich zdjęcia z którego wynikało pierwotnie, że ja jestem w porządku, natomiast zostało ono przerobione w taki sposób, że niby tak nie jest i powiem, że cieszę się, że moi pracownicy stanęli w mojej obronie i to nie tylko płeć żeńska ale i męska, bardzo, bardzo wszystkim pracownikom dziękuję, cóż udało się moim wrogom zrobić jedno że cała gmina, czysty moi pracownicy stanęli za mną murem, i to ci ludzie wiedzą, jaki jest wójt, i oni ze mną pracują, a ale też stała się zła rzecz, ponieważ doszyto mi gębek bura, Hama osoby według moich oponentów przeklinającej. A wy pan dlaczego? Dlatego, że nigdy nie było zarzutu co do mojej pracy, nie było nigdy przez 9 lat żadnych afer, nie było w minie wiatraków, biogazowni, wójt był czysty nie chciał ulegać bogatym przedsiębiorcom, którzy mieli interesy w tym, żeby wójta. Obalić, ale na to wszystko przyjdzie czas później. Będziemy szeroko Państwa informować, tak, żeby naród poznał do ostatniego, kto był w to wszystko uwikłany, zamieszany, a jednocześnie będziemy dalej nie zwalniać tempa, tylko ciężko pracować na zaufanie wyborców, także te nadszarpnięte. Czyli ta bo... negatywna kampania niejako Panu pomogła, a nie zaszkodziła raczej. Wie Pan, nie chciałbym, nikomu nie życzę, największemu wrogowi, żeby przeżywał to, co przeżyłem ja i moja rodzina. Wprawdzie w tej chwili nie widać, bo jestem świeży od fryzjera, ale jak państwo zobaczycie na filmikach, na moich, na Facebooku, przybyło mi tyle siwych włosów, że szał po prostu to było niemiłosierne. Można powiedzieć, że ktoś, to w ten sposób walczy, nie wiem, czy zasługuje na miano człowieka cywilizowanego, jeżeli zarzuca drugiemu, że jest wulgarny i nie wiem, to nawet gdyby tak było, to jakim on jest człowiekiem, skoro postępuje w taki sposób? Żeby atakować kobiety w ciąży? Żeby posługiwać się tym, że ktoś, ja nawet nawet nie chcę o tym mówić, powiem tak, teraz ważniejsze są sprawy w gminie, trzeba dopilnować inwestycji. No właśnie, to teraz porozmawiajmy, kiedy kurz już opada, porozmawiajmy o tym, co dalej. Przede wszystkim chciałbym, korzystając z okazji, że jestem u Państwa na antenie, podziękować wszystkim wyborcom, którzy wzięli udział w głosowaniu, także tym, którzy na mnie nie głosowali, bo tak to już jest, że po wygranych wyborach wójt staje się znowu wójtem całości, mhm. To tak jak prezydent w Stanach Zjednoczonych wygrywa raz jeden, raz drugi i rządzi całym krajem. Podobnie jest to w gminach, że wójt wygrywa i staje się prezydentem czy, prezydentem czy wójtem całości, tak analogicznie. To po pierwsze. Po drugie chciałbym zapracować na zaufanie tych, którzy jednak na mnie głosu nie oddali, bo była ich spora ilość. Ale uważam, że część dlatego głosowała nie przeciw, tylko uwierzyła w informacje hejterskie rozsiewane przez ludzi. Zwróci pan uwagę, że ja w ogóle nie reagowałem, a od roku no. lał się hejt dopiero na koniec. I nie da się w dwa tygodnie odkłamać tego, co mówiło o tobie przez ileś lat. Gdyby na przykład o panu redaktorze mówili, że jest niedźwiedziem przez cały rok, to w końcu ludzie powiedzieli, faktycznie może to niedźwiedź. Nie reaguje, to może coś w tym jest. Dlatego postanowiliśmy reagować, merytorycznie odpowiadać, czego wyrazem była debata, z której mój konkur konkurent uciekł, nie było go, a. Ktoś pyta, no to czemu nie był, bo często pytają kandydaci z pierwszej tury, czemu wójt nie był na debacie w WSFIS, ja to już tłumaczyłem na Państwa redakcji. Po prostu podpisana przez redaktora naczelnego zaproszenie na debatę było na debatę prezydencką. A ja, jak wiecie, o prezydenta no. się nie starałem, dlatego nie widziałem sensu debatować z prezydentem na temat gminy i na debatę prezydencką nie poszedłem. Jak radio wystosowało odpowiednie zaproszenie na debatę w radiu, to poszedłem, poza tym radio jest słuchane w minie, a debata w usfiz no to tam byliby mieszkańcy Ełku, tudzież zwolennicy obydwu kandydatów, ale ze wsi, z Rymek, z DED, Białojan, z najbardziej oddalonych miejscowości, myślę, że nie byłoby nikogo. Więc ta debata miała znikomy sens. A poza tym błędy redakcyjne tych, którzy ją przygotowywali, nie pytając nikogo o zdanie, no po prostu spowodowały, co spowodowały. Zresztą ja nie unikam debat, bo we wcześniejszej. Kampanii wyborczej. Jeden człowiek zorganizował w chrześcijałach debatę, nikogo nic nie pytał, postawił wszystkich przed paktem dokonanym, i ja na tę debatę poszedłem. I wtedy ją też wygrałem. Eee, szkoda, że nie można było podebatować, bo byłem przygotowany na odparcie wszystkich zarzutów, a trudno debatować samą z sobą. Myślę, że mój kandydat, kandydat straciłby dużo więcej, przychodząc na tę debatę, eee, i, i taktycznie doradzono mu po prostu, żeby nie przyszedł. Tyle. Natomiast teraz mamy bardzo dużo inwestycji, sto jeden inwestycji w załączniku inwestycyjnym, które trzeba zrobić. Są takie wyzwania. Ponieważ ja zmieniłem zdanie, jak pan, pan wie. Miałem taki kiedyś pomysł przekształcać szkołę w mrozach i od tego pomysłu odstąpiłem. Czasami ludzie nie mają, czasami ja nie mam racji, czasami ludzie nie mają racji w tym przypadku. Przekonano mnie, że je się myliłem. I tyle. I teraz będę robił wszystko, żeby ta szkoła jednak powstała. Wszystko zależy od tego, czy pozyskamy środki. Mam tu zapewnienie od radnego wojewódzkiego, który świeżo został wybrany, że będą robić wszystko, żeby nam pomóc, bo wcześniejsi ludzie, którzy mieli nam pomagać, to tylko dużo mówili, a niestety nic nie pomogli, kiedy zwróciłem się do pom o pomoc do tych ludzi. Zwyczajnie mi odm jeden odmówił, a drugi napisał, że powinienem złożyć wniosek do programu, w którym dofinansowanie sięgało półtora miliona a budowa tej szkoły pochłonęłaby ponad 20. No to tak lekko śmieszne, ale jak trzeba było krzyczeć przed ludźmi, to udawali popleczników i pomoc, a pomógł tak nam, no wtedy też bardzo dużo pomógł nam. To paradoks, ale pomógł ksiądz ekscelencja, biskup Jerzy Mazur. Za to bardzo z serca mu dziękuję eee, i, i cieszę się, że wtedy duszpasterz włączył się w to wszystko, eee, bo, bo tak naprawdę wtedy może było potrzeba tak, takiego właśnie wstawiennictwa, a wracając jakby do spraw bieżących, no mamy bardzo dużo remontów. W tej chwili trwa opóźniony projekt budowy lamp. Drugi etap, tak? Po zakończeniu tego etapu w prawie we wszystkich miejscowościach powstaną nowe lampy. A tam, gdzie ich jeszcze nie będzie, następny będzie wchodził, czyli lampy hybrydowe, na które pieniądze już mamy zabezpieczone. Bo tam, gdzie nie ma linii, będziemy stawiać lampy zasilane energią wiatru i słońca tak, by cała gmina była w końcu oświetlona i by zakończyć w końcu proces oświetlenia. No i budowa kolejnych kilometrów dróg. Musi, nie możemy zwalniać, bo mamy pieniądze i trzeba jak najwięcej pracować, żeby ludzie byli zadowoleni z tego wyboru i także przekonać tych, którzy głosowali na moich konkurentów. I tu chciałem podziękować szczególnie pani Dianie Kupianow, że w pewnym momencie wycofała się z kampanii, chociaż słyszałem, że jednak na koniec jednak nie i Myślałem, że jednak do końca będzie apolityczna. Dowiedziałem się, że brała udział jednak w kampanii wyborczej i był protest do komisarza. Natomiast chciałbym podziękować pani Rogowskiej, która była ofiarą hejtu, tak jak ja, która którą też myśmy rozmawiali przez telefon po kampanii, która zachowała neutralność. Bardzo jej dziękuję, wszystkim wyborcom. Dziękuję też wyborcom Prawa i Sprawiedliwości ponieważ Pani Kopiczko z kolei wsparła też mnie tak samo jak i można powiedzieć Pani Rogowska. Bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że jednak też moi oponenci zauważyli, że można gminę prowadzić w sposób nie będąc partyjnym i współpracować i z PiSem i z Platformą, bo tak to było. Ja nigdy nie wypierałem się tego, że byłem w Platformie, natomiast nigdy nie byłem w PiS-ie jak mi zarzucano to kłamstwo, kolejny fake news. Ale też współpracowałem z PISem i wcale się tego nie wstydzę, Gmina na tym skorzystała. Wie Pan, jeśli droga jest sponsorowana przez władzę centralną, czyli PIS, a chodnik przez władzę wojewódzką, przez platformę, korzystają i są mieszkańcy z... Korzystają mie mieszkańcy, wcale nie wiedzą tego, że ta jest odtąd, ta, ta, a to odtąd. Chyba ważne jest to, żeby jak najwięcej zrobić. A poza tym ja nie dzielę ludzi na partyjnych i bezpartyjnych. Jeśli już miałbym w ogóle, bo nie powinno się tego robić, to należałoby ludzi dzielić na mądrych i na głupich. Tak. Mm. Panie Wójcie, a to Bójcie, a ty jeszcze wtrącę w sprawie, w sprawie szkoły w mrozach, jak pan sam mówi, dał się pan przekonać, a czy to te, te mityczne osiedle w Chryścielach? No, To jest w ogóle zadziwiające, nie wiem, czy pan wie, ale jeden z moich konkurentów pisał przez rok na swoich banerach, które były bardzo zbliżone grafiką do banerów, które później miał w wyborach. No obchodząc prawo, ponieważ reklamować się można w określonych czasach. A dokonań to stowarzyszenie wcześniej miało żadnych. Pisał miasto i gmina wspólny dom. A jak pan wie, to osiedle protestowało przeciwko budowie bloków. No i teraz też w drugiej turze ten człowiek tam wygrał. To wygląda na to, że ci ludzie chcą tam bloki, sami sobie zaprzeczają w głosowaniach. No, to trudno, naprawdę to dla mnie niesłychane, bo oni mnie przekonali, żeby tych bloków tam nie było. Zresztą inwestor się stamtąd wycofał. Temat umarł. Natomiast no teraz to tak wygląda, że oni chyba do miasta chcą i chcą tych bloków dużo, ponieważ wynik wyborczy mmm, człowieka, który pisał: Miasto i gmina, wspólny dom. No wie pan, wspólny to znaczy jeden. Czyli miasto, no rozumiem, tak? Czyli A miasto no to bloki wszędzie. No więc no, Trudno mi zrozumieć, że pan nie jest no, ale w stanie... Ale w temacie połączenia, znaczy połączenia, połączenia może nie, yy, ale tej takiej ściślejszej współpracy miasto-gmina, to polityka pana będzie kontynuowana. Polityka, my gminy? my. Yy, na pewno będą po, po obydwu stronach podjęte, jakby wynik wyborczy w mieście i gminie wskazuje na to, że ludzie oczekują od nas głębszej współpracy. No bo nie można udawać, że nic się nie zmieniło. Zarówno pan prezydent w stosunku do poprzednich wyborów, jak i ja uzyskaliśmy niższe poparcia. I między innymi zarzucano i jemu, i mi brak współpracy, chociaż my współpracowaliśmy. Uh -huh. I chociaż mamy rozbieżne cele, pan prezydent bronił interesu swoich mieszkańców, a ja broniłem interesu swoich mieszkańców. Ale tak się stało, że pandemia spowodowała, że bardzo wielu mieszkańców zamieszkało w minie i te miejscowości, przy, przyległe bardzo do miasta, jak Barany czy jak Rościele. Nie wygląda na to, że one nie chcą jakby mieć nic wspólnego z miastem, tak jak kiedyś zawsze tradycyjnie. Czyli ta minęło. rewizja polityki jest, jest gdzieś znaczy, tam. My będziemy zawsze. na pewno współpracować, tak? Uh -huh. I będziemy rozmawiać sami bez żadnych pośredników, bo wie Pan, jest bardzo wielu ludzi, którzy robi wszystko, żeby e, dwóch Tomków, bo tak się to zdarzyło, e, żeby było trudno, bo na tym chcą coś ugrywać. Oczywiście uważam, że prezydent tak jak i ja, bo za chwilę będziemy składać przysięgę. Na Biblię i Krzyż, że każdy z nas, że dochowa integralności terytorialnej swojej jednostki, czyli jak gminy, a pan prezydent miasta, ale przecież nie trzeba nikomu czegoś oddawać. Można komuś sprzedać, na przykład, można się za coś wymienić. Na przykład, ludzie chcą, na przykład w gminie, bo, bo ja jestem jedynym kandydatem, który oprzedł całą gminę i choć wielu mówiło, że w drugiej turze spotka się dwie inne osoby, a nie ja, z kimś tam. To powiem tak, że ludzie bardzo mówili, że chcieliby poszerzenia karty dużej rodziny, żeby mieć dostęp do ecek do basenu. Szczególnie seniorzy zwrócili mi na to też uwagę. Ludzie starsi, tak, narasta problem, problem geriatryczny, i to zarówno w gminie, jak i w mieście. Trzeba usiąść o tym też porozmawiać, bo mamy wspólną strategię rozwoju miasto-gmina, mamy wspólne inwestycje w ramach Zitmofu, u ale też są też problemy ludzkie. Dobrze, że tak się stało w konsekwencji, że i tu jest stary włodarz, i tu jest stary włodarz, bo obydwaj mamy doświadczenie. Ale to... wychodzimy z okopów. I będziemy rozmawiali, no bo wie pan, no, sam pan zobaczy, że jednak dzieci, 500 plus zrobiło dużo dobrego, ale dzieci wcale tak dużo nie przybyło. Wskaźnik zastąpienia nie poprawił się znacząco, więc starzejemy się. Często ludzie starsi zostają samotni, nie mają rodzice, dzieci, zostawiają, bo dzisiaj to bywa różnie. Zostawiają swoich rodziców, nie dbają o nich. Rodzice zastanawiają się, co będą robić, kto się nimi zaopiekuje. Tak naprawdę ani gmina, ani miasto nie ma ośrodków. Poza DPS-em, który tworzy Kalitas DCS-Zielski, nie mamy żadnych ośrodków. I trzeba pomyśleć, co z tym zrobić, żeby ludziom pomóc. Powinny być też dzienne domy pobytu dla osób starszych. Tutaj też chcę na tym, jakby na antenie, zdementować kolejną plotkę, że. Budynek w Bajtkowie, który był przewidziany do sprawdzenia, co z nim można zrobić, że wójt chce oddać kalitesowi, to kłamstwo, oszustwo osób nimi nierzeczliwych. W Bajtkowie parafia, czyli budynek plebanii, został przejęty przez rodzinny dom dziecka, a nie budynek, w którym mieszkali ludzie. Zresztą nawet oponenci z tego budynku mówili, że on ma fatalny stan. Czyli jak de facto potwierdzali moją diagnozę, najpierw trzeba wyprowadzić stamtąd ludzi... Zrobić diagnozę i ewentualny remont. No trudno robić remont, jak ktoś jest w środku, to nielogiczne. Tak? Dokładnie. Panie Wójcie, czas nas goni niesamowicie, I, ale chciałbym jeszcze zapytać, podsumowując to, co uważa Pan za swoje największe wyzwanie w nadchodzącej kadencji? Przede wszystkim odkręcenie tego, co mi doszyto, bo doszyto mi tak zwaną gębę, i przez brak reakcji ludzie bardzo wielu w to uwierzyło. Ja naprawdę, szanowni państwo, jestem normalnym człowiekiem, tak jak wy wszyscy. Nie przeklinam jakoś nadmiernie. Mówienie, że wójt ma charakter wybuchowy jest też nie do końca prawdą. Gdyby każdego z was zapytać 20 razy, jak się nazywa i ciekaw jestem, za którym razem każdy z ludzi by się zdenerwował, proszę zobaczyć, ile razy próbowano mnie wyprowadzić z równowagi w różnych sytuacjach i nie dałem się sprowokować. Pewnie zdarzały mi się wpadki, bo pewnie takie były, ale jestem tylko człowiekiem, tak jak każdy. A przy takim poziomie hejtu, jaki spotkał mnie i moją rodzinę, ja nikomu, tak jak powiedziałem, tego nie zazdroszczę. Pan redaktor to obserwował, wielokrotnie nawet rozmawialiśmy na ulicy, spotykając się. Proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, czy gdyby pana spotkało coś takiego, potrafiłby się pan tak w pełni opanować? Ja jestem człowiekiem bardzo wybuchowym, <laughs> panie Wójcie. Natomiast mam nadzieję, że wszyscy ci źli ludzie e, e, powinni w pewnym momencie przeprosić i to jest raz, dwa. Przecież jeden człowiek, znany, skazany przestępca, wyciągnął mi ojca z grobu, przed nim w tej chwili proces. I wielu tych ludzi uważam, że poniesie konsekwencje. To tylko kwestia czasu, ale najważniejsze jest zająć się rozwojem gminy i spełnianiem obietnic wyborczych. Na przykład postaramy się, by na nowa Rada na przykład od razu na pierwszej, jednej z pierwszych sesji obniżyła stawki za wynajem świetlicy, bo mieszkańcy mówili, że świetlice są za drogie i trzeba to obniżyć, żeby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do świetlic, żeby mogli z nich korzystać, bo to je wybudowaliśmy. A to, że się zniszczy, no przepraszam, jak się zniszczy wskutek normalnego użytkowania, to dobrze, bo to znaczy, że ktoś z tego korzysta i służy. Też chcę powiedzieć, że przedszkola będą dalej czynne do 18.00. Nie będę skracał do 17.00, tak jak mój konkurent proponował w swoich wypowiedziach. Poza tym, no cóż, jeśli ktoś pisze w swoim materiale stop blokom, a trzy linijki wyżej pisze, że wybuduje taniej mieszkania, to gdzie te mieszkania będą? W blokach. To przyzna pan, że jest mało wiarygodny, no bo albo stop blokom, albo wybuduje mieszkania. A wszyscy przecież dostali na kredowym papierze napis. Proszę zobaczyć, na dole jest napisane z tą bloką, a trzy linijki wyżej jest napisane, że wybuduje tanie mieszkania w Bajtkowie. I tu chcę poinformować, że ogłosiłem przetarg. I przetarg w tej chwili nie na 6 milionów, tylko na 5. I osoba, która mi zarzucała, że można to taniej wybudować, mająca firmę, nie złożyła oferty w przetargu. A inne 5 firm złożyły na 5 milionów, no i milion trzeba będzie oddać, no bo są jednak tańsze oferty, więc różniące się niewiele od siebie. Czyli jednak wycena była trafna. A ten, kto mówił, że można zrobić to taniej, nie zrobił tego. Ta sama osoba też twierdziła, że można wybudować dwie remizy za 40 tysięcy, czyli za koszt uchwalenia planu i studium. A przyzna pan, że ja nie jestem budowlańcem. To bardzo atrakcyjna cena. Ale myślę, że żaden budowlaniec, który nas dzisiaj słucha, a państwo słuchają wielu budowlańców, nie dałby rady wybudować remizy strażackiej jednej i drugiej za 40 tysięcy. No, szkoda, że ludzie wierzą w takie rzeczy. No ale cóż, no tak jest demokracja, że urzędujący wójt nie może obiecywać gruszek na wierzbie, a ten, który aspiruje, może obiecywać wszystko, bo za nic nie ponosi odpowiedzialności. Panie wójcie, dziękuję za to spotkanie, życzę oczywiście owocnej kadencji, no i wszystkiego dobrego. Ja przede wszystkim jeszcze raz dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, Dziękuję wszystkim, którzy poszli na wybory. Dziękuję za dużą frekwencję. Dziękuję ludziom dobrej woli. Przede wszystkim, wszystkich tych, którzy dzwonili do mojej żony, wspierali. Naprawdę, nie sposób wymienić wszystkich, ale naprawdę dziękuję pani Marcie, jednej z Skarbowskich. Dziękuję jednej osobie z Siedlis. Nie chcę wymieniać tu nazwisk, bo nie chcę, żeby ją spotkał. Hejt. Też tym dwóm kobietom. I wielu ludziom dobrej woli, którzy w tych trudnych chwilach dzwonili do nas, do mojej żony, do mnie, wspierając nas. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, mi przede wszystkim paniom, które tak gremialnie stanęły w mojej obronie, mojego dobrego imienia. I dziękuję wszystkim tym, którzy nie uwierzyli w te dęte afery. Zobaczcie państwo, że na koniec powiem, że w ostatniej gazecie mój konkurent nie mówił, że ja coś zrobiłem, tylko pytał dlaczego. Żeby później powiedzieć, że on przecież mi tego nie zarzucał, tylko pytał. On tylko pytał, tak? To są tego sztuczki po to, żeby ogłupić naród. Mam nadzieję, że ludzie więcej się nie złapią. A ja, tak jak powiedziałem, co cykliczną audycję będę ujawniał wszystkie te kłamstwa, plus będę informował o rozwoju, bo ludzi interesuje rozwój. Ale przy okazji chciałbym, żeby wiedzieli, żeby na przyszłość nie dali się nikomu zmanipulować i oszukać. E, dziękuję. Tomasz Osewski, nowy stary wójt gminy Ełk, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panu redaktorowi. Wszystkim radiosłuchaczom, a przede wszystkim naszym kochanym mieszkańcom naszej pięknej gminy. Ełk. I na koniec tradycyjnie pozdrawiam księdza biskupa Jerzego Mazura oraz księdza biskupa pomocniczego, czyli Dariusza Zalewskiego. Bardzo, bardzo dziękuję.